Ale nie pierdolij go łyżką. Na ten silnik to tylko wziąć i nasrać. Co pan dzisiaj będzie odpitalał? Silnik przyjechał. Ale nie pierdolij go łyżką. Dobre. To nie, że ble. Nóżki se nie złam. Słyszałeś, że trawa się zieleni. To jak sosna, chyba idzie wioska. O. Ale synek go tak dobrze, k***a. Dobrze, bo szkoda silnika. O, tu ze dwa cebuliony będą, k***a, się rozpizdają, co? Jeden dawca tu stoi, jak nam się stanie. O tym właśnie mówię, nie? No, daleko nie trzeba szukać. Dobra, obserwować. No, będę patrzył, nie? Operator, czy ja mu ufam? No nie wiem, zaraz się okaże. Up. A, jest nasz. Dobra, nie podnoś go tak wysoko. Oto nowy motor do naszego nowego projektu. Tu nowa fela wjechała, już chłopak poczuł lato. Proszę pana, nie chcę pana wyganiać, ale wjeżdża z silnikiem. Tak, tu robimy, zakładamy, bo to jest 1-0 gnój. Weź go tu, pierdolnimy, zaraz go żurawiem wrzucimy, nie? A co, do środka sadzić? Jakiś kutas tu felgi z BMW położył. Ładny, czyściutki, niemyty. Brawo dla operatora. Co z niego będzie? To, na ten silnik to tylko wziąć i nasrać. Ty, ale zazdrosny, bo jego silnik był niemyty. Tak, a nasz jest umyty. Chłopie, zapakować nieumyty silnik to jest karygodne. Mój był do ostatniej kropli oleju. Widać. Na niego skapo litry. Poczekaj, jak ten odpalicie. Macie go od takiego kolegi, co zawsze daje wszystko zajebiste, palące, jeżdżące. A będzie klucz. Tu. Mówię się, żeby to w ogóle odpaliło. O. Taki ch**, jak właściciel. Daj mu na zimnym. Aj, to nie jakiś auto. To jak diesel trochę zaciąga. Góra! Synek! Bagiaki pierdolne! Nie rysuj mnie miski! Ale ja bym go żurawiem już wsadził. Weź go tak z rozmachu! Niech leci! Prrr, Baśka! Dobra, kładź go! I wylądował tam, gdzie miał wylądować. Siemaneczko, kolejny dzień w Kuźnia Garaż. Słuchajcie, Mateusz jest tutaj zaledwie 20 minut i zaczął dzisiaj silnik wyciągać i już jest bardzo blisko. Podejrzewam, że jeszcze pół godziny będzie krzyczał: Rafał, dawaj, wyciągamy silnik, jak to Mateusz. W każdym razie powolutku wszystko znika, akumulator, chłodnica, wszystkie niepotrzebne rzeczy. Cała instalacja już poszła. Cała instalacja, o tutaj. Mateuszek, co robisz? Węże odkręcam wodne. O, tam sobie działa. Czyściutko wyjeżdża, cały silnik 1.6 goodbye idzie na złom, nam jest niepotrzebny i tak mam szczelkę pod głowicą walniętą, to jest... Będzie na obiad, albo będzie na, short shifter. Tak jest. Rozbierzemy go na aluminium co do części, wtedy coś tam będziemy mieli na gratę do naszego gruzika, który już niedługo będzie, kurde, jak showcar, a nie gruzik. I tak to wygląda, wyjeżdżamy z całym przodem. Czy Mateusz wyjeżdża? Bo to właśnie w kuźni to tak jest, jeden robi, reszta stoi się patrzy, a potem tak, to bo wyjechaliśmy z tym przodem, silnikiem też żeśmy wyjechali, zrobiliśmy słapa. A koniec końcowi, o, Mateuszek sam się tu męczy. Ale dobra, żeby nie było, że tylko on się męczy. Ja też zamontowałem, już hydrołapa już jest. Pracuje. Pięknie wygląda, moim zdaniem bardzo ładnie. Nietypowa, nie, każdy ma płaski dron, tylko mamy pięknie modelowaną rękojeść, pięknie o pod rękę, w takim retro stylu. Teraz tylko tutaj tą pompkę przerzucimy, żeby zbiorniczek na olej był w tym miejscu. Dodamy nawet, żeby przewody połączyć. Przewodami lecimy w dół pod karoserię i wszystko ładnie połączymy do z tyłu przy hamulcu. O, by tu progresywnie, znowu my, a to tak naprawdę ty. Mateuszek progresywnie, no wszystko, zaraz wyjeżdżamy. Jeszcze wał, wydech i wyjazd. Wał, wydech i wyjazd. Wyjazd z tym szajsem, 1.6, wchodzi 2.5, a ja sobie pracuję teraz nad tunelem. Tutaj wywalamy to, a nie wyszlifujemy, żeby hydrołapka tu weszła. Tutaj oprze się podpora hydrołapy. No i tak troszeczkę utrzymamy ten samochód w takim wyglądzie oryginalnym. Zobaczymy, jak to wyjdzie. I tutaj wyszlifujemy sobie zaraz ładnie to miejsce. Mam nadzieję, że ten plastik sobie ładnie wejdzie tutaj boczkiem i przyjdzie pokrywa od góry, będzie tak.
Rafał, patrz, co tu się o***bało. Co się o***bało? Wody w chuj. Kurwa, podlało kanał. Ale my co radzimy? Woda w kanale źródlana, studnia. Deska jest i można robić dalej. I niestety, takie warunki. Non stop pada, to i wody pełno. Wiesz, jaką rozpórkę zrobimy? Tutaj? No. Z łańcucha takiego grubościnnego. Też ten łańcuch sobie nasz jedzą. Sobie jeszcze nawet. No to kurwa, jak się teraz nie połamie, to się później kurwa... No co, ale alternator jest nam potrzebny. No jest, bo ktoś z***ł nam jakiś czereśniak. O, czy chuj, rura się rura się nie mówiłem. Za mało jest bite, no. Szkoda kurwa tego. Ja na betonie przed garażem. Zobaczymy, tak jak koziołek Matołek z Pacanowa. Wyjdziemy z tym tak tam, z tym teraz nie wyjdziemy z bramy. No. Mądry jest, nie? Nie no, dobra, wyjdziemy, dokąd wyjdziemy, to wyjdziemy. High school pomysł skończył. High school, bo było cool, to skończyłem. W młody szarpie, czy jak? A spróbuj tak. Nie. Czekaj. On nic nam nie da, musimy go odblokować, masz. Bo nam pręży o ten. O! Idziemy. Teraz poduszek. Trzeba ręce zaciągnąć BMC. Trzeba go naprostować, no. Albo głębiej wsadzić za skrzynię. Czekaj, to się ze mną. No nie no. Obracaj pana. Czekaj, patrz się odwrócić. Blokuje. Bo, dawaj mocno. 3, 4, 5. Kurde. Ja mam cały czas górze. Ja za krótki jestem. W najnowszych butach. W najnowszych butach Jordana. Dobra, czekajcie. Ale z tymi lewarkami. Lewarek mi pierdolnie w jaja prosto jak. Co to się. Raz. Raz, dwa, trzy. To co, gdzie go wniesiem? Siemanko, witam was w kuźni garaż. Dzisiaj sobie zrobimy na szybko poszerzenia tylne. To znaczy tak, na początku takim szybkim sposobem pianką montażową do okien. Wypełnimy sobie tylnie nad kole, damy sobie niech to przeschnie, a potem będziemy rzeźbić i bawić się w żywicę i w matę i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy, jaki będzie efekt w naszej driftówce, w naszym projekcie, kolejnym projekcie w kuźni garaż. Bądźcie z nami, pamiętajcie o dzwoneczku i subskrypcji. Na tą chwilę tak to wygląda. Na pewno nie jeden będzie śmiał i mówił, kurde, co to za partactwo i tak dalej, co tu się odpierdziela w tej kuźni, no ale to jest jedyny sposób. No właśnie, spadł do jej, niedobrze. W każdym razie to jest jedyny sposób, żeby to po prostu podbudować. A ta pianka tak naprawdę jest do dupy. No nic, trzeba będzie jeszcze raz wypryskać tą stronę, ale to jest jedyny sposób, żeby to nabrało jakichkolwiek kształtów. Później będziemy rzeźbić dalej. Dobra, Mateuszek, pokazuj, co tam przyszło nam. No pierwsza osoba. Pamiętam o wszystkich kobietach. Carbon fiber, motherfucker.